Cześć, z tej strony Karolina Somańska. Witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu. Jest to program, do którego co tydzień zapraszam wyjątkowych gości i rozmawiam z nimi o ekologii, o zdrowiu, o podróżach, o psychologii, o uważności, czasem o zrównoważonym rozwoju i wielu, wielu innych. Jednak dziś witam Was w wyjątkowym odcinku, ponieważ Cały ten miesiąc, cały kwiecień jest o tyle nietypowy, że stworzyłam dla Was specjalną serię. Podcasty ukazują się dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i środy o godzinie 7, ponieważ podcast obchodzi w kwietniu drugie urodziny. I zamiast nagrywać dla Was nowe odcinki, postanowiłam wyróżnić odcinki archiwalne, takie, które pojawiły się dwa, półtora roku temu... I moim zdaniem są nadal aktualne i adekwatne, i zasługują na trochę więcej uwagi. Jest to też dla mnie ciekawy proces, bo ja ponownie słucham tych rozmów i nagrywam właśnie te wstępy dla Was, i cieszę się, że. Te odcinki, które mogły trochę już pójść w zapomnienie, dostaną taką drugą szansę. Sama też wiem po sobie, że kiedy ja słucham jakichś podcastów, niechętnie wracam do starszych odcinków. Wydaje mi się, że one zupełnie nie są na czasie, a te, które dla Was wybrałam, są moim zdaniem naprawdę ponadczasowe. Jeśli chodzi o tematy, które już. Poruszyłam w tej serii, to w pierwszym tygodniu mówiliśmy o zdrowym ciele i duchu. Następnie tydzień temu motywem przewodnim była motywacja i zmiany, a tym razem będzie to planeta i otoczenie. I co ciekawe, nie byłam świadoma tego, że kiedy już wybrałam sobie właśnie ten motyw na ten tydzień. Co ciekawe, w środę mamy Dzień Ziemi i ja zupełnie o tym zapomniałam, kiedy planowałam te podcasty, także przypadek nie sądzę. Idealnie wpasowuję się tutaj z tematem i chciałam Wam powiedzieć, że specjalnie nadałam temu tygodniowi taki tytuł: Planeta i Otoczenie. Ponieważ uważam, że tak samo ważne jest dbanie o planetę w rozumieniu globalnym, jak i lokalnym, i też jestem przekonana, że aby powstały zmiany na skalę światową, musimy zacząć od siebie i od tego, co nas otacza. No i nikogo tutaj nie zdziwi to, że tematem naszej rozmowy będzie oczywiście zero waste ale chciałabym tutaj być dobrze zrozumiana i o tym też porozmawiamy z Kasią, że w Zero Waste nie chodzi o zero śmieci, tylko o ograniczenie marnowania. I oczywiście porozmawiamy o tych wszystkich R, które kryją się pod całą filozofią Zero Waste, czyli refuse, reduce, reuse, recycle i rot. Kasia wyjaśni nam, dlaczego warto spróbować ograniczyć śmiecenie, jak poprawnie segregować śmieci, pogadamy o tym, jak zrobić domowy kompostownik, ale przede wszystkim myślę, że ta rozmowa zachęci nas do przyjrzenia się naszemu otoczeniu. Teraz, kiedy wiele z nas spędza nieco więcej czasu w domu, warto poobserwować, zastanowić się, czy wszystko to, co kupujemy, jest najlepszym wyborem, czy to nam służy, czy to jest nam potrzebne. Jak możemy to inaczej wykorzystać i co później z tym zrobić? Także absolutnie jestem przekonana, że temat jest bardzo, bardzo aktualny i wielu osobom może się przydać. Także zapraszam Was serdecznie do wysłuchania. Zero waste to z angielskiego zero śmieci. Można sobie tak to przetłumaczyć. Czy to oznacza, że staramy się żyć tak, żeby nie produkować żadnych odpadów? W ogóle da się tak żyć? Zero Waste dla mnie to jest taki styl życia, w którym rzeczywiście skupiamy się na tym, żeby nie generować zbyt dużej ilości śmieci czy odpadów, ale również, żeby nie marnotrawić, żeby nie trwonić zasobów, z których na co dzień korzystamy. Bo Waste z języka angielskiego może oznaczać właśnie albo odpady, albo marnotra marnotrawienie. Dlatego warto się skupić tutaj, jeżeli w ogóle zastanawiamy się nad tym, czym jest w ogóle ruch Zero Waste, na tych dwóch aspektach. Aspektach tego pojęcia. Czyli właśnie po pierwsze na tym, że nie generujemy śmieci naszym życiem, a po drugie nie trwonimy zasobów, czyli takich jak na przykład e, energia elektryczna, czy w ogóle e, chociażby e, ropa naftowa, woda e, i, te, i tego typu właśnie rzeczy. A powiedz mi, jaka jest w ogóle historia ruchu Zero Waste? Bo on stał się popularny w ostatnich latach, powiedzmy, ale wydaje mi się, że jego początki. Muszą być nieco starsze, że to jednak ludziom zaczęła ta świadomość związana ze środowiskiem gdzieś już wcześniej kiełkować. Znaczy, zawsze mówiło się o ruchach proekologicznych, takich, które już od dawien dawna funkcjonowały na świecie. Zawsze bliskie nam były klimat i zmiany klimatyczne i to, z czego one wynikają. Bliskie nam było, bliska nam była ochrona gatunków roślin i zwierząt i dbanie o to, żeby cały ekosystem był nienaruszony, żeby, żebyśmy my nie ingerowali w niego za bardzo, żebyśmy jego po prostu nie popsuli, ponieważ jesteśmy nie jego władcami, ale po prostu częścią. I w pewnym momencie w Stanach Zjednoczonych, to było jeszcze w latach 70., niektóre firmy, między innymi koncerny chemiczne, zaczęły się zastanawiać w jaki sposób zredukować odpady i to były właśnie odpady poprodukcyjne właśnie w tych przedsiębiorstwach, jak zredukować generowanie tych odpadów i zaczęły się posługiwać jako pierwsze tym terminem właśnie zero waste. Zaczęły wdrażać takie metody postępowania właśnie w swoich przedsiębiorstwach, przedsiębiorstwach, które Starały się, czy miały na celu redukcję odpadów w ogóle. I potem było długo-długo nic. Tak, ten ruch myślę, nie był jeszcze ruchem, tylko raczej gdzieś tam, takim zalążkiem jakiegoś pojęcia, które w przyszłości, czyli po, w zasadzie w czasach już teraz nam obecnych wykiełkowało i stanowi całkiem spory, spory ruch już globalny. Bo w latach 90., a w zasadzie bardziej już 2000, no również w Stanach, ten ruch stał się bardzo popularny. Zaczęło być coraz więcej osób, pojawiały się, pojawiali się blogerzy i blogerki, które zaczynały żyć właśnie w sposób zero waste, czyli nie generowały śmieci w swoim życiu, pokazywały jak to robić, pokazywały też wyzwania, które są z tym związane. Pokazywały również przedsiębiorcom, jak dużym problemem może to być dla zwykłego śmiertelnika, żeby nie generować w ogóle śmieci. A tak naprawdę, jakby wszystko miało na celu to, żeby zwrócić światu uwagę na problem w ogóle odpadów, jakie generuje ludzkość i tego, jakie są tego skutki uboczne dla całego ekosystemu, czyli zanieczyszczenia wód morskich i oceanicznych. Rosnących gór śmieci na wysypiskach, które generują dodatkowo szkodliwe gazy cieplarniane, takie jak metan, ginięcie gatunków zwierząt, które przez pomyłkę spożywają ten plastik, ale też różne zaburzenia hormonalne, które ten plastik właśnie w tkankach zwierzęcych, jak już się znajdzie, może wywoływać. Więc ten ruch wykiełkował, myślę, najbardziej właśnie w Stanach, potem rozprzestrzenił się i z bardzo dużym powodzeniem funkcjonuje również w Australii i w Europie. Do Polski, myślę, zawitał jakieś 2-3 lata temu, y, kiedy to my również się za, zaczęliśmy właśnie fascynować e, tego typu stylem życia i w dzisiejszych czasach, jakby już dziś w roku 2018 już mamy kilkadziesiąt tysięcy osób, które przynajmniej w internecie deklarują się, że sympatyzują z ruchem Zero Waste, a samych Zero Wasterów, no to, to nie wiem, no ciężko tak policzyć. Ale rzeczywiście jest tak, że jest to teraz... Y, Idea, która jest na czasie. Mam nadzieję, że jest to sensowna idea, nie tylko jakaś chwilowa moda. E, sensowna, dlatego że po prostu wszystkim nam powinno zależeć na jak najlepszej kondycji naszego świata, a zmiana zaczyna się od nas samych. No właśnie, a jak zaczęła się ona u Ciebie? To jest tak, że cały czas byłaś taką zagorzałą ekolożką, czy też w pewnym momencie ta świadomość Twoja wzrosła i zmieniłaś swoje nawyki, swoje postępowanie? Nie chcę tu mówić, że od dawna myślałam o tym, jak redukować śmieci, bo tak rzeczywiście nie było. Ja interesowałam się biologią i ekologią jako taką jeszcze w szkole podstawowej. Natomiast nie było to związane jeszcze wtedy z redukcją odpadów. Myślałam bardziej pod kątem ochrony środowiska, ochrony przyrody, o parkach narodowych, czyli o, o tym aspekcie ekologii. I w zasadzie zaczęło się to od tego, że zdałam sobie sprawę, że otaczam się nadmierną ilością przedmiotów. I zaczęłam się interesować w ogóle najpierw ideą minimalizmu. Chciałam zredukować tą liczbę przedmiotów. Uważałam, że mam ich za dużo i wiele z nich wcale nie jest mi potrzebnych. A zajmują tylko moją y, energię i czas na porządkowaniu, sprzątaniu ich i martwieniu się, co dalej z nimi zrobić, skoro ich nie potrzebuję. I gdy tak postanowiłam zrobić czystki w moim domu i chociażby wysprzątałam szafę, to jest dobry przykład, bo z tej szafy wyciągnęłam 12 worków pełnych ubrań, które w ogóle okazało się, że nie są mi potrzebne. Złapałam się wtedy za głowę, bo gdy wyłożyłam je tak na podłogę i na łóżko, to to mi uzmysłowiło. Jak bardzo bezmyślna jestem w tej swojej konsumpcji. Jak wydaje mi się, że robię dobrze, że no, przecież wydaję sprawiedliwie zarobione pieniądze na rzeczy, których będę używała, ale tak naprawdę tych rzeczy nie używam, więc tworzam sobie tylko problem, a w ogóle sobie nie pomagam. A dodatkowo okazuje się, że te rzeczy, których ja nie potrzebuję, inni. Też wcale mogą ich nie potrzebować, mogą ich nie chcieć. Więc co z tego, że część z tych ubrań mogłam wywieźć do instytucji pomocowych, jak większa część z nich nadal musiała wylądować w kontenerach na odzież albo w śmietniku, bo nie, się, nie, nada, nie nadawała się już dla nikogo do, do użycia. I wtedy um, sobie uświadomiłam, że Sama redukcja rzeczy, którymi się otaczamy, czyli samo wejście jakby na tą drogę do minimalizmu, to jest nie wszystko. Bo trochę brakowało mi tego aspektu ekologicznego, czyli tej odpowiedzialności ekologicznej e, naszych własnych czynów, czyli naszej konsumpcji, czasami niepohamowanej, nieodpowiedzialnej. I wyszukałam gdzieś w czeluściach internetu właśnie tego pojęcia. Zero Waste już wtedy były pierwsze osoby, które o tym pisały w Polsce, ale też inspirowałam się bardzo blogami zagranicznymi, na pewno Beon Johnson, autorką książki Zero Waste Home, na pewno też is for Tossers. I to właśnie były takie moje największe inspiracje. Pokazywały mi proste sposoby, jak ja sama mogę ograniczyć produkcję śmieci w moim domu. Proste, ale również piękne, estetyczne. To życie wydawało mi się takie czyste, takie uporządkowane, i sprawiało, że zaczęłam odnajdywać w tym głębszy sens. Więc pomyślałam, że, że to jest właśnie to, że, że muszę spróbować na własnej skórze i, i wejść w ten, ja to nazywam, taki eksperyment życia zero waste, bez odpadów. I od tego czasu nie zmieniłaś zdania? Myślę, że jak już raz się wejdzie na tą drogę do zero waste, to nie można tak po prostu z niej zejść. To jest tak, jak nie wiem ze zmianą nawyków żywieniowych. Pewnie. Jeżeli postanawiasz gdzieś tam mentalnie znajdujesz w środku siebie motywację, że nie będziesz jeść mięsa, na przykład ze względów etycznych, no to potem nagle nie zaczniesz jeść tego mięsa, bo masz na, na nie no. Tak się po prostu nie dzieje. I tak samo jest właśnie z ideą życia zero waste. Gdy już raz wejdziesz na tą drogę, to cały znaczy styl życia polega na podążaniu tą ścieżką. E, I być może nie zawsze, e, nie zawsze widać ten cel gdzieś tam na końcu tej drogi. W sensie myślisz sobie, że okej, okay, ja dążę do tego, żeby osiągnąć poziom zero, ale nie sam cel, myślę, jest tutaj. Najważniejszy, tylko właśnie droga, którą się podąża. I to wszystko, czego się uczy w trakcie podążania tą drogą. To jest bardzo piękne, bo mówisz w taki pozytywny sposób o, o swoim stylu życia. Sprawia on ci radość, sama mówisz, że dostrzegłaś w nim piękno, nie widzisz możliwości, żeby gdzieś cofnąć się. A dla mnie jest to takie przewrotne, bo twój blog nazywa się Kasia Ograniczam się, więc... Wiele osób mogłoby podejść do tego na zasadzie ograniczanie się jest jakąś negatywną, negatywnym zjawiskiem, jest czymś, co nam odbiera tego szczęścia, a jednak to ograniczanie może stać się powodem naszej radości na co dzień. Jak to jest? Tak, ja wiele razy słyszałam już takie stwierdzenie od blogerów czy influencerów, jak to się mówi. Gdy jakby słyszeli to, w jaki sposób nazywa się mój blog, mój blog się nazywa Ograniczam się .com. To stukali się w głowę i mówili, co ty sobie zrobiłaś? Co mhm. zrobiłaś sobie krzywdę. No przecież gdzie jaka marka się będzie chciała do ciebie odezwać, gdy, gdy będą chcieli na przykład sprzedawać jakiś produkt? No przecież ty w życiu na tym nie zarobisz. Co ty w ogóle, co ty w ogóle robisz? I w ogóle kto to będzie chciał czytać? Kto chce czytać o, o ograniczaniu się? Przecież ludzie chcą właśnie e, czytać o tym, jak się nie ograniczać, jak można zrobić wszystko tak. Taki, wiesz, mm -hmm. empowerment, nie? Że świat nie należy do granic. nas. Tak. A ja myślę, że fajnie jest sobie nakładać na siebie taką samodyscyplinę i właśnie takie ograniczanie, takie, takie limity, ograniczniki na co dzień w momencie, gdy zaczynamy się zastanawiać nad tym, w jaki sposób żyjemy i jeżeli żyjemy w sposób... Niekontrolowany i pozwalamy sobie, czy przyzwalamy sobie rzeczywiście na wszystko, na każdą zachciankę. Ja nie mówię, że nie mamy podążać za tymi zachciankami za przyjemnościami, bo to nie o to chodzi, żeby siedzieć i się umartwiać w jakimś tam, nie wiem, jutowym worku i, i biczować sobie plecy. To zupełnie nie o to chodzi, tylko raczej chodzi o to, żeby usiąść na chwilę i zastanowić się nad własnymi nawykami konsumenckimi, ale w ogóle też nad, nad własnym życiem. Jakie są dla nas ważne wartości, za, za czym chcemy w ogóle podążać. I, I ten aspekt życia, właśnie mojego ograniczania się, jest związany typowo z konsumpcją, jest związany z rzeczami materialnymi i tym, czy one nam dają szczęście, czy nie. A jeżeli nie, to co innego mogłoby nam dawać szczęście, jak to zrobić, żeby rzeczywiście podążać tą, tą ścieżką, którą żeśmy sobie wymyślili. Więc myślę, że to, to ograniczanie się, o którym ja mówię, jest całkiem... Rozsądne i myślę, że każdy z nas mógłby, a nawet powinien sobie właśnie taką samodyscyplinę narzucać, a szczególnie jeżeli chodzi o kwestie środowiskowe. I tutaj e, oczywiście zawsze e, mowa jest o tym, że to państwo powinno za nas myśleć, a nie my sami. My sami nie powinniśmy na przykład na co dzień myśleć o tym, że kupujemy za dużo albo że na przykład kupujemy, robimy zakupy do torebek foliowych i potem to jest problemem dla środowiska. Państwo powinno za nas pomyśleć i na przykład zakazać foliówek w ogóle. Ale. Jeżeli państwo za nas nie myśli i ta zmiana systemowa nie nadąża za zmianą światopoglądową w nas, jako w ludziach, w społeczeństwie, to nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy sami na siebie nałożyli właśnie te ograniczenia, zastanowili się, dlaczego warto właśnie to zmieniać, dlaczego warto iść tą drogą i po prostu tą zmianę wdrażać. Więc myślę, że to, są, to jest właśnie ten sens tego mojego. Ograniczania się. Ale też trochę mnie to bawi jako wymówka, bo musimy też pamiętać, że państwo to też są ludzie, więc to tak samo wychodzi od ludzi, tak samo może wyjść od nas, jak i może wyjść od tych osób u góry, które podejmują te ważne decyzje. Ale to jest w ogóle wątek na osobną rozmowę. Przejdźmy do założeń zero waste, bo założenia zero waste to jest, o ile się nie mylę, 5R w języku angielskim. Dzięki czemu jest to całkiem łatwe, bo wszystko jest za tę samą literę. Mogłabyś nam powiedzieć pokrótce, na czym polegają te wszystkie kroki i jak one są interpretowane w języku polskim? Jasne, to jest 5 R właśnie z języka angielskiego, tak jak powiedziałaś, natomiast czasami dodaje się do tego jeszcze kolejne R-ki. W zależności od tego, co kto sobie wymyśli, że, że jest ważne albo ważniejsze od tych już istniejących. W każdym razie, tych pięć podstawowych zasad. To jest po pierwsze refuse, czyli odmawiaj. Odmawiaj rzeczy, których być może nie potrzebujesz, a ktoś ci je wciska, daje za darmo, albo nawet sama sobie odmawiaj rzeczy, które myślisz, że potrzebujesz, ale po jakimś czasie, gdy się dłużej zastanowisz i odłożysz tą sprawę na kilka dni albo tygodni, okazuje się, że to po prostu była zachcianka i do niczego ci jest ta na przykład nowa rzecz niepotrzebna. Więc odmawiaj to jest pierwsza z tych zasad. Drugą z zasad R jest reduce, czyli ograniczaj. I to jest właśnie to, na czym ja się skupiam, jakby z nazwy mojego bloga, ale oczywiście na kolejnych R, jak potem się dowiesz, zresztą również. E, więc ograniczaj swój stan posiadania, dlatego że im więcej posiadasz, tym potem. Po pierwsze, masz większy problem z rzeczami, które posiadasz, to co ja opowiadałam, że, że trzeba je przestawiać, sprzątać, dbać o nie, albo potem myśleć, co z nimi dalej zrobić, jeżeli ich nie potrzebujesz. A po drugie, każda z tych rzeczy w końcu straci dla ciebie wartość. I zastanów się, czy na pewno warto ją po pierwsze kupować, a po drugie potem w ogóle posiadać jej używać. i używać. Zastanów się też, z czego ona jest zrobiona, czy czy to jest dobry surowiec, czy potem y, łatwo będzie go na przykład odzyskać, czy przetworzyć na coś innego, albo nawet naprawić, czy też będzie to rzecz, która po zużyciu y, stanie się już y, śmieciem. A po trzecie, reuse, czyli y, używaj ponownie. I to jest bardzo ważna zasada już w trakcie funkcjonowania życia takiego zero wastera typowego, bo skupiamy się na rzeczach, których możemy używać wielokrotnie. Rezygnujemy z jednorazówek, z jednorazowych siatek foliowych, z jednorazowych słomek, z nawet higieny intymnej jednorazowej, na rzecz tego, co jest wielorazowe, co możemy używać, 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 czyścić, naprawiać. Yy... Ok, natomiast używać ponownie, ponieważ jest to zrobione z trwałych materiałów, takich, które jesteśmy w stanie nawet naprawić i jesteśmy w stanie uniknąć właśnie tych szybko powstających w normalnej takiej konsumpcji śmieci. na co dzień, po prostu śmieci, tak. Po czwarte, recycle, czyli odzyskuj surowiec oddawaj do recyklingu. To jest również bardzo ważna zasada, jeżeli chodzi właśnie o życie zero waste, dlatego że musimy być świadomi tego, z czego są zrobione te przedmioty, których używamy, czy te produkty, które kupujemy. Jeżeli wiemy, że na przykład jakaś zabawka jest zrobiona z plastiku, który potem nie zostanie poddany recyklingowi, być może warto jej nie kupować. Być może warto kupić coś z bardziej naturalnego tworzywa. Jeżeli wiemy, że no na przykład szkło czy, czy metal są w bardzo dobry sposób odzyskiwane w Polsce, jest to bardzo taki trwały surowiec, który, o którym nie można powiedzieć, że traci na właściwościach w momencie, kiedy jest przetwarzany, no to być może warto się właśnie skupić na tym surowcu i kupować produkty opakowane bardziej w szkło, na przykład, niż plastik, ponieważ potem będzie to lepsze dla środowiska. No ale też trzeba się nauczyć, jak te śmieci w ogóle sortować, co tak naprawdę no jeszcze w Polsce kuleje. To jest temat rzeka i zastanawiam się, dlaczego Polacy tak niechętnie segregują śmieci? Myślę, że to przede wszystkim wynika z niewiedzy z niewiedzy, po pierwsze, jak segregować. Każde województwo praktycznie ma swoje zasady segregowania. Tak jak jeżdżę po Polsce, to w jednym regionie sortuje się na frakcję suchą i mokrą, w drugim sortuje się tworzywa sztuczne, szkło, odpady bio, zmieszane i papier. A potem jeszcze ludzie się zastanawiają, czy aby na pewno... Ten plastik, o którym myślą, że mogą wrzucić do plastiku, czy na pewno on będzie przetworzony, bo też nie każdy plastik można tam właśnie wrzucać. Niektórzy na przykład widzą, że wszystkie śmieci są wrzucane, mimo że posortowane, do jednej śmieciarki i też powstają dylematy, ok, to ja sortuję, wkładam w to swój wysiłek, swoją energię, a potem śmieciarka i tak to bierze wszystko na jedną. Yy, przyczepę, to, to po co ja się w ogóle wysilam? I też powstają różne takie mity, że, że te śmieci w ogóle i tak nie są sortowane, że one nie są oddawane do ponownego wykorzystania, do odzysku surowca. Ale to jest błędne przekonanie, bo zazwyczaj jest tak, że nawet jeżeli śmieciarka weźmie tych kilka frakcji na jedną przyczepę, są to śmieci już posortowane, które potem na sortowni łatwo jest oddzielić na takiej taśmie właśnie sortowniczej, łatwo jest oddzielić od siebie i w tym miejscu właśnie ludzie zajmują się już tym, żeby te odpady trafiły we właściwe, jakby do właściwego. Do właściwego miejsca, w którym ten surowiec będzie dalej odzyskiwany. Natomiast ja tylko tak uczulam: jeżeli kiedykolwiek zobaczysz, czy zobaczycie, że posortowane śmieci są wrzucane na jedną śmieciarkę i będziecie się zastanawiać, co tak naprawdę z tymi śmieciami się dzieje, najlepiej zadzwonić na numer um, przedsiębiorstwa, które odbiera od Was odpady i po prostu dopytać. Żeby nie powielać mitów, że te sortowane śmieci to po prostu i tak wszystkie na jedno wysypisko jadą i nic się z nimi dalej nie dzieje. Mnie i tak wydaje się, że w Polsce ten czynnik ekonomiczny, finansowy jest nadal dla nas najważniejszy i nadrzędny. I sądzę, że to jest bardzo dobra zmiana, że teraz sortowanie śmieci stało się w końcu tańsze niż niesortowanie ich. Czy uważasz, że Polacy są przygotowani na te, na te zmiany, która teoretycznie jest pozytywna? Myślę, że zmiana została wprowadzona e, bez tak zwanego follow-up planu, <laughs> czyli bez y, takiej naturalnej kontynuacji, którą powinna być edukacja społeczeństwa. Gdzie są akcje edukacyjne w telewizji, radiu, na billboardach, w jaki sposób sortować śmieci, gdzie rozmawiamy o odpadach jako o surowcach, z których można rzeczywiście coś odzyskać, gdzie w debacie publicznej jest miejsce właśnie chociażby na temat zero waste i tego jak unikać śmieci w ogóle, jak y, może nie mieć nawet tego nie musimy mieć tego dylematu, do, co do którego worka wrzucić w momencie, gdy zadeklu, zadeklarujemy się na życie właśnie bezśmieciowe. Więc myślę, że ten, ta strona wdrożenia całej reformy i, i tej zmiany właśnie selektywnej zbiórki odpadów ma tutaj ten jeden wielki minus i, i ten jeden wielki brak, który jest trochę nadganiany przez organizacje pozarządowe, takie jak chociażby Polskie Stowarzyszenie Zero Waste, czy inne organizacje, które działają na rzecz edukacji społeczeństwa, czym są odpady, w jaki sposób je sortować e, i co tak naprawdę, e, w jaki sposób one mogą wpłynąć na środowisko. Myślę, że tutaj e, ta cała warstwa, właśnie poza, pozasystemowa, pozarządowa, ma bardzo duże znaczenie i mam nadzieję, że w końcu przybije się do, e, do debaty publicznej również. A powiedz, jakie są twoim zdaniem największe błędy popełniane przez Polaków, którzy próbują sortować śmieci? Co, co robimy notorycznie źle? Myślę, że wrzucamy na przykład często odpady, które mogą być toksyczne do odpadów plastikowych. Myślimy, że powiedzmy, nie wiem, po remoncie wyrzucimy sobie kubeł po farbie. Do odpadów plastikowych, dlatego że jest plastikowy. Ale takie odpady nie powinny się znajdować właśnie w tej frakcji plastikowej. Co gorsza, mogą nawet, jakby, jeżeli ta farba wycieknie na inne odpady, mogą nawet skazić całą resztę i, i, i wszystko, co znajduje się w tym jednym wielkim worku albo w jednym wielkim kuble, będzie już nie do ponownego przetworzenia. A hmm. słuchaj, takie produkty jak na przykład, ym, nie wiem, pasata. Czy dżem? Czasami jest to w plastikowym pojemniku, czasami jest to w szkle. Czy my musimy je myć przed wyrzuceniem? No właśnie, tutaj jest, są dwie teorie. Jedni twierdzą, że tak, drudzy, że nie. Natomiast oficjalna wykładnia jest taka, że nie, nie musimy ich myć, ponieważ te odpady wszystkie i tak są potem myte na sortowni i przed odzyskaniem surowca one muszą być czyste. Więc przedsiębiorstwo, które odzyskuje surowiec, musi zapewnić właściwą jakość. Tego, tego produktu, który na, do tego ponownego przetworzenia idzie. Czy tak naprawdę jest... nie musimy marnować naszej wody w kranie, żeby wyczyścić słoik czy, czy jakiś plastikowy kubeczek, chociażby po jogurcie nawet. Czyli czy ktoś sezwał e, to jako wymówkę, żeby nie sortować, bo trzeba to wszystko myć, to teraz obalamy mit. Wcale nie trzeba, więc segregujmy. Wcale nie trzeba. I jeszcze mało się o tym mówi, ale e, często istnieją takie opakowania e, wieloskładnikowe. Takie, które składają się w jednej części na przykład z tworzywa PET, tak jak butelka powodzi mineralnej, chociażby. Potem są owinięte na przykład jeszcze papierkiem, bo etykieta jest dajmy na to papierowa. A jeszcze trzecim elementem jest zakrętka, która jest jeszcze z innego tworzywa, najczęściej HDPE. I my wyrzucamy te odpady razem, w sensie Aha. wszystko do jednego worka, do tego na przykład z tworzywami sztucznymi, ale co by na pewno ułatwiło pracę na sortowniach i przy odzyskiwaniu surowca, to to, gdybyśmy te wszystkie elementy od siebie przed wrzuceniem oddzielili. Czyli na przykład zdjęli nakrętkę, wrzucili ją osobno, nadal do tworzyw sztucznych, ale osobno. Albo wyrzucili w ogóle do nakrętek, bo często właśnie są takie akcje zbierania nakrętek, akcje charytatywne na przykład i z tych nakrętek powstają e na przykład w Poznaniu powstał e, wielki plac zabaw dla dzieci. E, z nakrętek. Tylko właśnie Tak, z, z recyklingu takich, e, takich nakrętek, właśnie z tego tworzywa. E, no, także, także warto, warto też pamiętać, żeby oddzielać od siebie elementy różnych opakowań. Jeżeli to nie jest dla nas zbyt uciążliwe, to możemy to przecież z powodzeniem robić, prawda? A jak jest z resztkami jedzenia? One wszystkie trafiają do bio, czy nie? To zależy, bo. Właśnie, mm, myślę, że tutaj też nadal jesteśmy niedoinformowani, jak sortować bioodpady, bo jeszcze o samym kompostowaniu nie powiedziałam, czyli o tej piątej zasadzie R, ale do tego jeszcze, tak. do tego jeszcze dojdę. Ja Natomiast... się od razu zaświeciły się oczy, bo ja wiedziałam, że to jest twój ulubiony etap. <ślinisk> 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 Dokładnie. Ale właśnie y, okazuje się, że nie wszystkie odpady organiczne z naszych talerzy, na przykład resztkowe, y, możemy wrzucić do jednego worka z frakcją bio. Bo na przykład nie możemy wrzucać rzeczy, które są obtłuszczone, albo w ogóle wylewać samego oleju y, do, do właśnie odpadów bio. Nie możemy tam wrzucać resztek mięsa albo kości. Yy, bo te rzeczy przetwarzają się w zupełnie inny sposób i na takiej otwartej kompostowni, czy na biokompostowni, do której te, ta frakcja bio jest odsyłana, yy, mięso czy, czy kości no nie, nie będą podlegały takiemu samemu rozkładowi, jak ta frakcja roślinna. Typowa. I tutaj też dołączamy ryby, bo ryby to też mięso. Tak. I one też nie lądują w bio. Nie, nie lądują w bio. <laughs> Także to, co możemy wyrzucać do tej frakcji bio, to są na przykład obierki, to są części, to są, to są resztki z, z naszych talerzy, ale niezbyt obtłuszczone. To może być kasza ugotowana, to mogą być nawet resztki chleba, jeżeli już nie wiemy, co z nimi zrobić, nie, 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 nie mamy pomysłu, jak je wykorzystać. Ehm, i, więc, więc te rzeczy właśnie głównie wyrzucamy do, do odpadów bio. Ale jeszcze a propos bio, to staramy się oczywiście, żeby tych odpadów bio było jak najmniej i żeby jedzenie nie marnować. Ja jestem strasznie wrażliwa na tym punkcie. Bardzo nie lubię marnowania jedzenia i zawsze dokonam wszelkich starań, żeby zjeść wszystko z lodówki, zanim się y, zepsuje. I też myślę, że to... Bo zapytam ciebie, czy też to ograniczanie się... Y, dotyczy jedzenia, właśnie żeby może kupować mniej tych spożywczych produktów. No, no jasne, znaczy to jest y, również jednym z elementów życia zero waste, żeby spojrzeć na swoją kuchnię, na to w jaki sposób gotujemy, zaplanować sobie odpowiednio posiłki i dopiero pod ten plan posiłków robić zakupy z listą. I to jest bardzo ważne i wydaje nam się, że niby wszystko mamy w głowie, a potem idziemy do sklepu i w sumie y, jakaś Rządza <noise> doświadczania różnych nowych smaków czy eksperymentowania, jednak wygrywa, ale potem okazuje się, że jednak część z tych produktów, dla nas czasem nawet zupełnie nowych, nie ruszymy, bo bo, bo nie, bo, bo nie wiemy jak, bo, bo gdzieś tam się zepsuje i, i potem jest do wyrzucenia. Więc warto jednak robić te zakupy spożywcze z głową. To jedno i planować właśnie posiłki. Ale drugie to rzeczywiście zrobić sobie taki chociażby jeden dzień w tygodniu czyszczenia lodówki i gotowania. Uwielbiam. Tylko to są z tego, moje co ulubione, masz. ulubione przygody no. z gotowaniem. No to wychodzą wtedy najbardziej kreatywne posiłki. Ja uwielbiam, lubię sobie wtedy zrobić jakieś kaszotto z warzywami, albo jakieś takie kary pieczone właśnie jakieś części warzyw i owoców nawet. To są, to są naprawdę świetne potrawy i można wpaść na zupełnie coś, coś nowego, na nowe smaki. E, także myślę, że fajnie jest mieć taki, taki właśnie nowy nawyk, może dla niektórych, żeby właśnie jeden taki dzień sobie zrobić z, taki, z takiej resztkowej e, kuchni domowej. A skoro jesteśmy w temacie jedzenia i w temacie resztek, masz jakieś dobre wskazówki, jak wykorzystać resztki po jedzeniu? Jakieś właśnie obierki no Głównie przychodzą mi do głowy obierki, albo y, pulpa, która zostaje z warzyw, czy też owoców, kiedy robimy soki. Mhm. Z pulpy wychodzi bardzo fajne ciasto owocowe. Znaczy takie brownie można zrobić, y, albo coś, ala ciasto marchewkowe, mhm. gdy dodamy do, do tego właśnie. Więcej nawet warzyw czy owoców niż tylko sama marchew. Bardzo fajnie pasuje burak przecież często wyciska się sok z buraka i marchwi na przykład i jabłka, więc całkiem fajnie właśnie taka mieszanka tych owoców i warzyw y, wchodzi w takie ciasto. Y, I jeszcze, gdy będzie tam dodatek kakao, to właśnie wyjdzie nam z tego takie fajne owocowe brownie. Y, można z tego z takich obierek typowo, nie obierek, tylko z takiej pulpy typowo warzywnej, można zrobić kotleciki. Na usmażone na patelni albo nawet upieczone takie Ala burgery w piekarniku. Także no, jest mnóstwo sposobów na wykorzystanie tych części roślin I wcale nie trzeba ich od razu wyrzucać do śmieci. To jest ten nadal bardzo cenny dla nas pokarm. A próbowałaś robić kiedyś chipsy z obierek po ziemniakach? Wiesz, co próbowałam, natomiast potem dowiedziałam się, że one nie są zbyt zdrowe, mhm. ponieważ skórka ziemniaczana zawiera szkodliwe dla nas substancje, więc zaniechałam e, tej praktyki. Ale bardzo fajne są chipsy z jarmużu, chociaż tak. wcale nie jest żadna resztka, to jest po prostu pełnowartościowy produkt te liście jarmużu. Załóżmy, że wykorzystaliśmy wszystkie resztki i z pozostałymi rzeczami nie da się już nic zrobić i wtedy przechodzimy do kompostowania. Czy to jest ten etap, czy to jest ten moment? No tak, dla mnie jak najbardziej. Ja uwielbiam ten element życia zero waste. Kiedyś myślałam, na samym początku, jak wchodziłam właśnie na tą drogę do życia bez odpadów, myślałam, że, że to, jest dla, to będzie dla mnie niewykonalne, bo nie mam domu z ogrodem, w którym mogłabym taki kompostownik umiejscowić gdzieś tam w kącie właśnie takiej takie mojej grządki, że to by było takie najbardziej naturalne, yy, ale gdy zobaczyłam, że istnieją kompostowniki domowe albo balkonowe, oczy mi się zaświeciły i stwierdziłam, że koniecznie będę musiała tego spróbować. I wtedy właśnie zaczęłam taki eksperyment z domowym kompostowaniem. I trwa on do dzisiaj, w sensie kompostuję, trzymam mój kompostownik na balkonie przez cały rok. Trzymam mój kompostownik na balkonie tak przez cały rok. Zatrudniłam do pracy w, przy, przy kompostowaniu dżdżownice kalifornijskie i są one najbardziej pra pracowitymi mieszkankami mojego, e, mojego domu. Także i, i w ogóle bardzo lubimy doglądać tego kompostu. Moje dzieci lubią tam przewracać łopatką i sprawdzać, czy, ta, czy te obierki już się rozkładają, czy dżdżownice je jedzą, czy to im smakuje, czy nie. I w ogóle zaglądają jeszcze głębiej, podnoszą tam, żeby drugą warstwę zobaczyć, bo tam już jest taka fajna przerobiona ziemia i dżdżownice tam mają bardzo fajne środowisko właśnie do, do rozmnażania się. Także jest to takie nasze duże rodzinne przedsięwzięcie, myślę, ale też taka trochę przygoda i obserwacja, jednocześnie z edukowaniem się, tak przy okazji, w jaki sposób ta, ta materia organiczna zostaje rozłożona do zupełnie innej formy. I w jaki sposób tą, tą inną formę, właśnie w postaci już gotowego kompostu, czyli takiej, takiej ziemi, którą można wykorzystać, w jaki sposób ona dalej może funkcjonować w ekosystemie, tym naszym mikroekosystemie oczywiście, ale nadal możemy właśnie na tym kompoście posadzić kwiatki, warzywa, czy jakieś zioła, które będziemy potem hodować na balkonie, czy w domu. Ja tak właśnie robię. Mhm. Ja w tym roku w ogóle nie kupiłam żadnej ziemi ogrodowej, tylko wykorzystuję ten kompost, który właśnie przerobił mi się w moim balkonowym kompostowniku. Dla osoby, która jest zupełnie zielona w temacie, chce zacząć kompostować, to co jest nam potrzebne na start? Przede wszystkim musimy się zastanowić, jakie mamy w domu warunki, bo jeżeli mieszkamy rzeczywiście właśnie w domku z ogrodem, to możemy pokusić się od razu o taki kompostownik ogrodowy, ale tu też się trzeba nauczyć, w jaki sposób taki kompostownik zbudować. Natomiast jeżeli mieszkamy w bloku, z balkonem, tudzież bez, też musimy sobie jakby przeanalizować, jakich odpadków organicznych u nas powsta powstaje najwięcej. Czy na przykład jesteśmy mięsożercami, czy mamy właśnie takie odzwierzęce resztki, które również będziemy chcieli kompostować, czy też tylko resztki roślinne. Bo jeżeli odzwierzęce, to może bardziej warto zastanowić się nad kompostownikiem typu bokashi. A jeżeli mamy więcej tych roślinnych to e, możemy pokusić się o założenie wermi kompostownika, czyli właśnie takiego kompostownika, jak ja mam z dżdżownicami. I z doświadczenia widzę, że najpierw kompostowałam z samymi bakteriami probiotycznymi, e, natomiast same bakterie jednak tej materii tak dobrze nie rozkładały. E, I tutaj radziłabym się nie bać dżdżownic, bo to są naprawdę bardzo przyjazne żyjątka. E, i, I czy razu... one nie ucierpią w trakcie... Swojej pracy? One są tam szczęśliwe? Tak chciałam tylko zapytać. Ja wiesz, myślę, że są muszę. szczęśliwe. Jeżeli karmimy je niepikantnymi resztkami, nie dodajemy tam czosnku albo chili, czy jakichś obtłuszczonych resztek właśnie z obiadu, to jak najbardziej są szczęśliwe i zadowolone. Myślę, że my podkarmiamy je całkiem zdrowymi resztkami z naszych talerzy. A czy u Ciebie na blogu masz taki mały instruktor, jak przygotować domowy kompostownik? Czy takie informacje znajdziemy raczej w książce? W książce mam opisane różne typy kompostowników yy, i przeanalizowane, co trzeba zrobić, żeby właśnie wystartować z takim kompostowaniem. A na blogu opisywałam moją przygodę z moim własnym kompostownikiem, czyli tym Vermi kompostownikiem. Jest również film na YouTube, na moim kanale yy, na YouTube, jak kompostować, także tam też mogę ewentualnie odesłać. Ale przechodzimy dalej do kolejnego ry. Co to będzie? To już mówiłyśmy o ry, rot. No bo to jest jakby ostatnie. A, to jest ostatnie. Tak. Oto ja się zgubiłam w wyliczeniu. Kolejnym R może tak naprawdę być rethink i repair. To są często zasady, które bywają dodawane do tych pięciu R, które się gdzieś tam ukuły w takiej teorii życia zero waste, ale właśnie to rethink jest bardzo ważne i myślę, że można by je ustawić równie dobrze na samym szczycie tej, tej piramidy wszystkich zasad, ponieważ to wszystko za zaczyna się w naszej głowie. To, w jaki sposób znajdujemy motywację do zmiany stylu życia, co jest dla nas ważne, dlaczego w ogóle chcielibyśmy ograniczać produkowanie odpadów. Czy te wartości ekologiczne, środowiskowe y, do nas przemawiają, czy też przemawia za nami moda, y, która podoba nam się i chcemy po prostu mieć kolejne ładne gadżety. Bycie. Co też nie jest złe, bo jak na modę jest całkiem przyjazna światu. Oczywiście, natomiast i, i oczywiście jeżeli kupujemy ładne gadżety, bo nam się podobają i dzięki temu na przykład, że powiedzmy mamy fajny bidon stalowy na wodę, nie kupujemy już wody w plastikowych butelkach, to no to super. oczywiście ma bardzo wyraźny i pozytywny wpływ na środowisko. Ale warto mimo wszystko na samym początku tej wprowadzania tych nowych nawyków, tej zmiany w życiu, przemyśleć sobie to wszystko. Czyli zrobić to rethinking. Ale jeszcze a propos tej myśli, czy masz takie obawy czasami, że ta moda na zero waste trochę przerodzi się w inaczej rozumiany konsumpcjonizm, bo ludzie tak bardzo będą. Um, Zainteresowani kupowaniem tych nowych gadżetów, że tak naprawdę zanim, zamiast się ograniczać, to zaczniemy kupować nowe akcesoria. Właśnie ostatnio prowadziłam taką rozmowę na ten temat, gdy pokazywałam, jak wygląda stalowa słomka na, na jednym z wykładów. To padła taka refleksja, właśnie z, ze strony jednej osoby, że popadamy właśnie w taką kolejną skrajność, bo zamiast uświadomić sobie, że wcale tej słomki nie mhm. potrzebujemy i możemy równie dobrze z powodzeniem wypić napój prosto z butelki czy z, ze szklanki, to my wymyślamy różne nowe typy na zaprojektowanie słomki tylko po to, żeby zastąpić plastik. Tak naprawdę możemy go wyeliminować bez żadnej szkody dla nas samych. Więc myślę, że tu rzeczywiście można bardzo łatwo popaść w jakieś takie gadżeciarstwo, mhm. które nie będzie poparte żadnymi rozsądnymi przesłankami będziemy na przykład mnożyć byty e, i kupować e, raz taki e, a raz siaki bidon dlatego że jeden nam się nie sprawdził to kupimy zaraz drugi w różnym rozmiarze do różnego stroju w różnym kolorze <sum> do takiej torebki czy do innej e, więc to na pewno warto się zastanowić i przemyśleć i być może najpierw korzystać z rzeczy które już mamy gdzieś pod ręką które już mamy w domu a rzeczywiście jeżeli nie mamy czegoś co ewidentnie Pomogłoby nam być bardziej bezodpadowym, no to dopiero wtedy decydować się na zakup czegoś nowego, a być może niekoniecznie nawet nowego, tylko z drugiej ręki. Wspomniałaś o słomkach, słomki były w Polsce głośne, są w Polsce głośne. Jak to z nimi jest? One są naprawdę aż takie straszne jest to taki nadrzędny problem w świecie ochrony środowiska, ekologii. Przeszła przez polski internet i przez polskie media ostatnio dosyć spora kampania, która angażowała wiele sławnych osób ze świata i polityki, i popkultury, mówiąca o tym, że jeżeli użyjemy plastikowej słomki, to zabijamy któryś z gatunków egzotycznych, było nie było, zwierząt morskich. I ja myślę, że przetoczyła się fala krytyki przez tą kampanię, bo rzeczywiście można by się pokusić o taki komentarz, że słomka jest tylko małym ułamkiem, jakimś promilem z rzeczy plastikowych, jednorazowych, które my używamy, których my używamy na co dzień. I tak naprawdę moglibyśmy się skupić na wielu innych rzeczach, które są dla nas o wiele bardziej problematyczne, niż taka właśnie plastikowa rurka. Ale myślę, że kampania miała też bardzo pozytywny wydźwięk, bo w ogóle zaczęliśmy mówić o tym, że jednorazowy plastik jest zły. Myślę, że ona jest bardziej symbolem tego, że z każdego jednorazowego plastiku powinniśmy prędzej czy później zrezygnować, bo środowisko na tym cierpi i tyle. I też łatwiej jest zacząć od tych mniejszych kroków, bo one tak mam wrażenie nie, nie przytłaczają ludzi, bo odmówienie tej słomki tak wiele nas nie kosztuje, a może to skłoni nas do dalszej refleksji, także miejmy nadzieję, że taki jest i będzie skutek tej kampanii. I teraz mamy to ostatnie R z tych dodanych, czyli repair, czyli naprawiaj. Tak, bo w dzisiejszych czasach jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że w sklepach bardzo łatwo możemy kupić coś nowego i nawet nie zastanawiamy się już nad tym, czy sprzęt, który nam się popsuł, można jeszcze w ogóle naprawić. Bo często nawet sobie wyobrażamy, że już nawet wolelibyśmy mieć nowszy model, mhm. e, albo ta naprawa na pewno będzie nas więcej kosztowała niż zakup czegoś nowego. Czasem tak jest. No bo czasem tak rzeczywiście Producenci jest. chyba mają to niestety na celu. Czasem tak rzeczywiście jest i ja się o tym nie Niestety, ale e, przekonałam w momencie, gdy popsuła mi się płyta indukcyjna i w zakładzie naprawczym okazało się, że zakup nowej niestety, ale będzie tańszy niż naprawa starej. E, natomiast e, ostatnio popsuł nam się w domu odkurzacz i popsuł nam się czajnik elektryczny. I nie były to tanie rzeczy, więc stwierdziliśmy, że poszukamy zakładu, w którym będzie można to naprawić. Nie było to łatwe, od razu mhm. muszę zaznaczyć, bo objeździliśmy chyba trzy różne miejsca, w których naprawia się taki sprzęt, ale ostatecznie trafiliśmy do tego, które przyjęło oba i zapłaciliśmy za naprawę jakieś 50 zł. Obu tych sprzętów, więc myślę, że nie w każdym przypadku jest tak, że rzeczywiście cena naprawy będzie przewyższała wartość przedmiotu, i warto pokusić się o poszukanie właśnie takiego miejsca, w którym, w którym te sprzęty można naprawić. No bo po co wyrzucać, skoro można jeszcze nadal tego używać, jeżeli, tego, to jeżeli to nadal lubimy. Tak samo zresztą jest z ubraniami. Często, gdy coś nam się porwie albo nadpruje. Wyobrażamy sobie, że to już jest nie do użycia i, i powinno wylądować w kontenerze na odzież albo, nie daj Boże, w śmietniku. A tak naprawdę możemy oddać to do krawcowej albo skorzystać z naszych umiejętności szwalniczo-krawieckich, być może, i, i zacerować dziurkę, albo nawet naszyć na tym jakąś naszywkę i, i nadal mieć ubranie, które jest datne do, do użytku. Także myślę, że warto wrócić też do takich dawnych być może umiejętności, do, do takiej trochę tradycji dbania o przedmioty, a nie szybkiej konsumpcji opartej właśnie na wyrzucaniu starego, lekko nadpsutego, a kupowaniu od razu nowego. Bo to i, i jakby sprzyja e, naszemu portfelowi, więcej pieniędzy w nim na pewno zostanie. A przy okazji oczywiście również w środowisku. Też na twoim blogu przeczytałam o zasadzie, którą nazwałaś dziel się. I jej nie ma tutaj wśród tych angielskich ry, ale też y, myślę, że jest to bardzo ważna zasada. Mogłabyś powiedzieć kilka słów y, o podzielni, bo to jest inicjatywa, y, która jest tobie bliska, ona istnieje w Poznaniu i mnie bardzo ciekawiła cała ta koncepcja, także myślę, że słuchacze też chętnie dowiedzą się, na czym ona polega. Tak dla mnie w ogóle cała idea Zero Waste jest bardzo mocna, mocno oparta na współdziałaniu, współpracy i na dzieleniu się z innymi. I dlatego właśnie stworzyliśmy dwa lata temu coś takiego jak giftboxy, czyli takie wspólne szafy i skrzynie, w których można się dzielić z innymi rzeczami, których my już nie potrzebujemy, ale też zabrać coś dla siebie spośród tych rzeczy, które ktoś inny już zostawił. I ta idea giftboxów, zapożyczona zresztą z krajów zachodnich, bo pierwsze giftboxy bodajże powstały w Niemczech. Ale ta idea giftboxów poznańskich wyewoluowała w naszych głowach do większego pomysłu, który wreszcie ujrzał światło dzienne dwa tygodnie temu, ponieważ otworzyliśmy wtedy podzielnie, czyli taki giftbox, tylko że w lokalu, jak my to lubimy nazywać. Jest to free shop, czyli sklep, w którym wszystko dostaniemy za darmo. Raj. No, dokładnie. Są to rzeczy czasem z drugiej ręki, czasem nawet nowe, nieużywane przez nikogo, tylko takie, których które ktoś już nie potrzebuje i przyniósł, oddał dla kogoś innego. Najwięcej rzeczywiście ludzie zostawiają, jak na razie, ubrań, ale też jest bardzo dużo książek. Jest całkiem spora ilość zabawek dziecięcych, ubranek dziecięcych w ogóle. Ale też sprzętów wszelakich. Czajniki się zdarzają, żelazka, mamy nawet na stanie umywalkę i zestaw kafelków, który można sobie wykończyć łazienkę. Myślę, że Poznań teraz ma bardzo fajne miejsce, w którym może praktykować dzielenie się z innymi, a jednocześnie taką, uczestniczyć w takiej edukacji proekologicznej, bo my tam w podzielni też robimy warsztaty i wykłady. Między innymi, ja będę miała też swój wykład o Zero Waste całkiem niedługo. E, mamy teraz w ramach Circular Week, właśnie całą serię takich spotkań i o kooperatywach spożywczych, i o zielonych miastach, i o właśnie idei sharing economy. E, także to oprócz tego, że to jest sklep, w którym wszystko jest za darmo, e, jest to również taka warsztatownia, takie miejsce spotkań i rozmów o tym, e, dlaczego nie warto konsumować tak dużo. Dlaczego warto zastanawiać się nad własnymi nawykami konsumenckimi, i jakie to ma przełożenie na całe nasze środowisko? Poznań, poznaniem, ale mam nadzieję, że inne miasta też mają takie swoje miejsca albo chociaż grupy, na których y, mogą ludzie w jakiś sposób łączyć się i zrzeszać, bo też wspomniałaś o kooperatywie spożywczej. I to jest ważny temat i to jest zjawisko, które myślę, że funkcjonuje w wielu dużych miastach, ale niewiele z nas zdaje sobie z tego sprawę, bo narzekamy na to, że w supermarketach mamy. Wszystko opakowane tak naprawdę w plastik, i na dobrą sprawę, jeżeli nie kupujemy na rynku, chociaż też czasami nawet nie wiadomo skąd się biorą te rzeczy na rynku, to nie ma gdzie kupić tych produktów prosto od dostawcy, już nie mówiąc, właśnie bez tego opakowania. Czym jest taka kooperatywa i jak ich szukać? Co tam można kupić? Ja poznańską kooperatywę spożywczą znalazłam w zasadzie przez znajomych, ale też w sumie trochę w internecie. Choć myślę, że najpierw dowiedziałam się w ogóle o, o tym, że istnieje coś takiego jak kooperatywa spożywcza bodajże z Gazety Wyborczej, czy z dodatku do Gazety Wyborczej, czyli z Wysokich Obcasów. Kiedyś właśnie był taki artykuł o kooperatywach i o RWS-ach, czyli o rolnictwie wspieranym społecznie. Mm -hmm. I wtedy właśnie zaczęłam się rozglądać wokół, czy w Poznaniu istnieje taka kooperatywa i jak to w ogóle działa. I okazało się, że tak istnieje. Już wtedy istniała od chyba jakichś dwóch lat. I przystąpiłam do niej. I w zasadzie to jest taki. Można to powiedzieć, że to jest spółdzielnia, ale w Poznaniu funkcjonuje to bardziej jako taki klub zakupowy taka nieformalna grupa osób, którym zależy bardzo na zdrowym odżywianiu, na kupowaniu żywności przede wszystkim, ale nie tylko od lokalnych dostawców bez jakichś tam dodatkowych pośredników po to, żeby jak najwięcej, powiedzmy, nawet środków pieniężnych przekazać temu wytwórcy, który nam te produkty dostarcza. Żeby zarówno klient, czyli my, był zadowolony, jak i wytwórca, czyli ten rolnik, albo właśnie lokalny dostawca. I w Poznaniu, w naszej kooperatywie spożywczej jest około kilkuset osób. Czy kilkaset osób, to myślę, że tak, ponad 300. Regularnie, co tydzień robi zakup kilkadziesiąt osób, tam bliżej 50 albo 60. Nie ma takiego przymusu, żeby co tydzień tam zamawiać. I myślę, że to naprawdę jest grupa świetnych ludzi, którzy, którym zależy na tym, żeby jeść zdrowo i żeby wspierać lokalnych dostawców, żeby wspierać takie gospodarstwa, które rzeczywiście z dużą dbałością hodują i swoje zwierzęta i dbają o nie i mają bardzo zdrowe warzywa i owoce. My zresztą jeździmy do tych gospodarstw i sprawdzamy, czy spełniają normy, które my sobie sami wyznaczyliśmy. I wcale nie zależy nam tylko na gospodarstwach, które mają certyfikaty ekologiczne, bo dobrze wiemy, że można produkować zdrową żywność, nie posiadając takich certyfikatów. Także no, jestem członkinią kooperatywy spożywczej od ponad dwóch lat i od tej pory poznałam nawet też wiele różnych ciekawych gatunków owoców i warzyw, których wcześniej nie miałam odwagi spróbować. A tylko dzięki temu, że właśnie w kooperatywie były dostępne, no to spróbowałam i nauczyłam się je jeść i, i je przyrządzać. Chociażby na przykład jarmusz. Mhm. Wcześniej, wcześniej nie, nie był u mnie on w kuchni tak bardzo popularny. Ale też inne ciekawe dzieła, których, których na przykład wcześniej w ogóle nie używałam. W wielu polskich miastach można znaleźć takie kooperatywy spożywcze. I w samej Warszawie jest ich kilka. Łódź ma swoją kooperatywę Kra Kraków, Wrocław, Szczecin chyba. Trójmiasto też kiedyś miało. Nie wiem, czy ona nadal funkcjonuje. Także wystarczy poszukać gdzieś w czeluściach internetu, może na Facebooku, albo rozpytać znajomych i na pewno na nią traficie. Ta sfera, o której chciałabym na koniec powiedzieć, to są podróże. Bardzo wiele osób martwi się o podróżowanie. Jeżeli mamy na uwadze naszą planetę, masz jakieś takie podstawowe wskazówki dla osób, które wyjeżdżają, jak ograniczyć, bo sądzę, że nie da się całkowicie um, podróżować bez generowania śmieci, ale jak przygotować się dobrze do podróży. No to rzeczywiście jest to dosyć spory problem, bo w podróży możemy być zaskoczeni całkiem dużą ilością śmieci, takich nawet przez nas niechcianych, chociażby w samym samolocie możemy dostać posiłek w jednorazowym opakowaniu, albo jesteśmy częstowani wodą czy jakimiś napojami w jednorazowych plastikowych kubeczkach. No, to są, to są akurat dosyć proste rzeczy, które, czy proste sposoby, które można zastosować, żeby takich śmieci uniknąć. Ja zawsze ze sobą w podróż biorę po pierwsze bidon wielorazowy na wodę i e, nieważne, czy jadę pociągiem czy lecę samolotem taki bidon ze sobą zabieram przez bramki co prawda trzeba przejść z pustym bidonem natomiast, natomiast można z nim przejść tak, bo i niektórzy, to chcemy tak, zaznaczyć bo dużo osób myślą, się że nie obawię. można że nie można że ktoś im to wyrzuci do śmieci ale spokojnie z pustym bidonem nawet stalowym można przejść przez bramki i uzupełnić sobie tą wodę już po drugiej stronie a nawet można poprosić, żeby w samolocie nalano nam tej właśnie oferowanej, na przykład darmowej wody mineralnej, czy jakiegoś soku właśnie do naszego wielorazowego kubka, czy bidonu. Tak samo staram się zawsze zabierać ze sobą drugi kubek, czy jakieś drugie naczynie na napoje ciepłe, na przykład na kawę i herbatę. Najczęściej będzie to wtedy taki termos. I on się te, też bardzo przydaje na, na zimne napoje, jeżeli jedziemy na przykład w ciepłe kraje. Poza tym, włożę też ze sobą zazwyczaj co najmniej jeden pojemnik na, na żywność. Na taką żywność, którą wiem, że być może na miejscu będę chciała kupić i żeby uniknąć właśnie jakichś jednorazowych plastików, to, to wolę mieć ze sobą taki jakiś lekki, czasem nawet składany pojemnik. Włożę też ze sobą takie. Sztuczce turystyczne po to żeby też unikać tych sztućców jednorazowych często właśnie plastikowych które są nam oferowane w różnych barach czy na dworcach czy na lotniskach czy nawet w samym samolocie warto mieć jednak ze sobą właśnie takich zestaw turystycznych sztućców czy to właśnie ze stali nierdzewnej czy to drewnianych bo takie drewniane czy bambusowe również są dostępne i, I jeszcze jedna rzecz. Ja, na przykład, zawsze zabieram ze sobą. To się może wydawać może trochę oldschoolowe i takie, takie śmieszne dla niektórych. Acz, dla niektórych to jest obrzydliwe, ale zawsze włożę ze sobą wielorazową chustkę do nosa. I mam zestaw takich chusteczek, które służą mi no, również do oczyszczania nosa, podczas gdy mam katar, ale służą mi również jako taka ściereczka do rąk albo do, do przytarcia właśnie ust po jedzeniu, po to, żeby unikać jednorazowych papierowych chusteczek. Do tego też można spokojnie wrócić. Ale, y jakby planując w ogóle taką podróż, w ogóle trzeba sobie uzmysłowić, dokąd my jedziemy i czy tam rzeczywiście będziemy mogli na przykład pić tą wodę bezpośrednio z kranu, bo jeżeli nie, no to jakby zdrowie jest tutaj na pierwszym miejscu. Jeżeli mielibyśmy się zatruć taką wodą w imię nieużywania plastików już do końca życia, no to myślę, że pokusiłabym się raczej o stwierdzenie, że zdrowie jest na pierwszym miejscu. I wtedy raczej trzeba zadbać o to, żeby być nawodnionym w sposób bezpieczny, a nie, a nie po prostu tylko w jakikolwiek sposób, ale potem na przykład zachorować na jakąś nieprzyjemną dla, was, dla nas chorobę. Więc musimy się zastanowić właśnie do jakiego miejsca jedziemy i które rzeczy mogą nas zaskoczyć, chociaż z doświadczenia już widzę, że nie unikniemy wszystkiego. Bo na przykład okaże się, że w hotelu będzie bardzo dużo jednorazowych produktów i nie będziemy w stanie na przykład ich uniknąć. Chociaż tutaj też można się oczywiście przygotować, biorąc na przykład swoje mydło w kostce albo swój szampon w kostce. To, to wszystko jest do zrobienia. No ale zdarzają się takie sytuacje, w których jednak ten plastik czy ta jednorazowość nas zaskoczy. Poruszałaś tutaj ważny temat, bo też chciałam Cię o to zapytać, że czasami musimy po prostu odpuścić. I pomimo naszych starań nie zawsze da się żyć idealnie. Bo blink nie jest idealny, to jest może frazes, ale może się wydawać wielu osobom, że jeżeli już przypisujemy sobie tę etykietę, że jesteśmy zero waste, albo właśnie nie, jesteśmy weganami, też można tutaj analogicznie porównać, to w każdej sytuacji życiowej musimy tak postępować, a niestety bywa tak, że się nie da. Masz tak, że sobie odpuszczasz i nie przeżywasz tego za bardzo? Ja już. Y Dawno pogodziłam z tym, że zero waste yy, być może nigdy nie będę, bo zawsze jakieś odpady w swoim życiu generuję yy, i nawet słynna Bea Johnson nie produkuje do końca zero odpadów, tylko jednak ten słoik odpadów yy, rocznie na całą czteroosobową rodzinę. Oczywiście Kurczę. ja wiem, że to jest Przesadziła bardzo z tym mało. To jest bardzo mało nadal. Ale nadal to jest coś, bo my, jako ludzie, zawsze będziemy generowali jakiś produkt uboczny swojego funkcjonowania tutaj na Ziemi, i z tym trzeba się pogodzić. Ale ja wyznaję taką zasadę zero waste bez spiny, ja to tak trochę nazywam i taką nawet grupę na Facebooku założyłam, żeby nie katować się nawzajem, że jesteśmy na przykład gorsi, ponieważ zachorowaliśmy i musimy brać leki, które są w plastikowym opakowaniu albo jesteśmy na specjalnej diecie, ponieważ mamy celiakię i musimy mieć w sterylny sposób zapakowane nasze pożywienie tak żeby ono na pewno nie miało skażenia na przykład glutenem. I często dostaję takie pytanie od osób jak jak mam być zero waste, gdy mam celiakię albo co mam zrobić, jeżeli choruję na cukrzycę i muszę brać ileś zastrzyków dziennie, które każdy jest w jednorazowej strzykawce, no niestety, ale tak jak powiedziałam, względy zdrowotne są zawsze na pierwszym miejscu, i tutaj nie powinniśmy spędzać sobie snu z powiek tylko dlatego, że chcemy uniknąć tego jednorazowego plastiku, było nie było, bo nasze życie jest tutaj najważniejsze. Jeżeli nie możemy uniknąć plastiku, w jednym miejscu czy uniknąć śmieci w jednym miejscu, możemy robić jeszcze szereg innych rzeczy, które będą w zgodzie z tym stylem życia zero waste, czyli na przykład korzystać z mody z drugiej ręki, właśnie zwracać uwagę na te etyczne marki. Chodzić na zakupy z własnymi opakowaniami, kupować to, co możemy, co nie musi być tak bardzo sterylne, właśnie w ramach tej naszej diety, na przykład, którą być może musimy prowadzić w sposób szczególny dla naszego zdrowia. Po prostu skupić się na tych rzeczach, które możemy robić, a nie, a nie cały czas analizować te nasze małe, powiedzmy, porażki, czy te rzeczy, których i tak uniknąć nie, jestem, nie jesteśmy w stanie. A gdybyś chciała, żeby nasi dzisiejsi słuchacze wyszli, bo przestali słuchać tego programu z jednym nowym postanowieniem, z taką jedną zmianą, to jaka byłaby to rzecz, co byś wybrała jako taką priorytetową dla Ciebie? Ja myślę, że rezygnacja z foliówek jest tutaj jednym z takich najważniejszych czynników, jeżeli chcemy zacząć w ogóle zmiany naszych nawyków konsumenckich pod kątem tego życia Zero Waste? Ale zakładam, że część z twoich słuchaczy być może już ma ten krok za sobą. bo to... Mam nadzieję. A jeżeli nie, to też nic nie szkodzi. Bardzo duża część społeczeństwa już jest uświadomiona na, na punkcie tych foliówek nieszczęsnych. Ja zawsze polecam przy wykonywaniu takiej jakiejkolwiek zmiany, żeby zrobić sobie najpierw właśnie to, czy przemyśleć sobie dosyć mocno, co my chcemy zmienić i dlaczego. Ja na przykład, gdy zaczynałam moją przygodę z Zero Waste, zrobiłam sobie taki domowy audyt śmieciowy. I przeanalizowałam, zrobiłam taką diagnozę, których śmieci u mnie powstaje najwięcej. I najwięcej jednak miałam właśnie: po pierwsze foliowych torebek jednorazowych, a po drugie, plastikowych butelek po wodzie mineralnej. Więc od tych dwóch odpadów zaczęłam moją zmianę, e, która dotyczyła akurat wtedy kuchni. E, więc myślę, że każdy może sobie zrobić taki audyt, gdzieś tam w, w zaciszu swojego własnego domu. I pomyśleć, który, który z odpadów jest dla nich najbardziej problematyczny, w sensie którego generują najwięcej, i zacząć od jednego, tego, który, właśnie, który jest dla Was największym problemem. I być może to, to, właśnie, to właśnie będzie ten pierwszy krok na drodze do Zero Waste. To my sugerujemy torebki foliowe i plastikowe butelki, ale wszystko w imię Zero Waste bez spiny. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Jak zawsze przypominam, że podcasty w kwietniu mamy w poniedziałki i środy o 7, ale zazwyczaj są po prostu w poniedziałki o 7 rano. Posłuchacie ich na Spotify, na iTunesie oraz na. YouTube. Zapraszam Was też zawsze na mojego Instagrama, zarówno tego oficjalnego Karolina Sobańska, jak i na Instagrama Karolina Sobańska podcast, bo ten podcastowy jest pełen różnych cytatów, zajawek, tam zawsze informuję Was o nowym odcinku i możemy sobie dyskutować na tematy, które poruszam w programie. To samo zresztą tyczy się YouTube'a i też będzie mi bardzo, bardzo miło, szczególnie teraz z okazji urodzin, jeżeli macie ochotę złożyć podcastowi życzenia, to um, jeśli macie chwilę, zostawcie proszę recenzję. Podcastowi na iTunesie, jeżeli właśnie tam słuchacie podcastów, wystarczy dać dowolną liczbę gwiazdek i napisać kilka słów opinii. To naprawdę bardzo im pomaga. Dzięki temu podcast jest promowany i trafia do szerszego grona odbiorców. Na Spotify możecie podcast zaobserwować, a oczywiście na YouTubie dać mu subskrypcję. Także już pojutrze, w środę, słyszymy się w kolejnym odcinku z serii Planeta i otoczenie. Będzie, mam nadzieję, bardzo. Ciekawie, dziękuję Wam za wysłuchanie, do usłyszenia, cześć!